Siema, jestem Piotr 3575, a to jest Infestation Silver Story. Gra ze mną Karol. Witam. Tutaj trochę mam tych zombiaków. Jakieś pustki w tym sklepie są. Aby ja przed nią postacią tam patrzyłem. A, to dlatego. No i jesteśmy na serwerze, w którym nie można zbytnio strzelać. To znaczy niektórymi broniami można. Tak, pistoletami, strzelbami. To co jest lepsze, B93R czy 1911? B93R, bo jest szybko strzelny. Okej. Lol, na hita poszedł jeden zombie. Aż dziwne. Może to ten, co mnie załatwi wtedy, jak minimalizowałem grę. No, możliwe. On jeszcze kurde miał prawo żyć. Czy on cię pieprzną, czy co? To tak dziwnie wyglądało. Nie, nie walną mnie. Bo to tak, tak, tak wyglądało, wyglądać. No, jakby cię z 4 razy walną. A nie razy. O kurde, ile tu zombie. A, to ci, co mnie gonili. Kurde, że oni się tu zacięli? Nie ma uciekania. Oj tam, oj tam. Uwaga, gonią cię. O kurde. Płot nic nie pomoże, jak pamiętam. Nie. To walnęli cię. A pierdziele, muszą być ci skrzypcy? Kurde, przydałaby mi się jakaś broń. Mi też by się przydało. Możesz ten, mogłeś wejść tu muzyczkę Benny Hilla. Broń, a nie karabin. Chodź, chodź Karol na chwilę. Mam dla ciebie antybiotyk. A ja mam dla ciebie światło nadziei. A to teraz ty się tym baw. Spieprzaj, spieprzaj. O, ty krwawisz, o kurde. Masz czym się leczyć? Aha, dobra, ty się podlecz. A mogłem nie brać tej broni. Dobra, to ty się zajmij nimi. O! Słuchajcie, jakby podwójnie strzelała. Dobra, magazynek następny na czarną godzinę. Ty mnie strzelisz. No, to ja sobie wezmę plecak.
Jak chcesz, to możesz wziąć wodę. Masz wodę jak chcesz. O, dzięki. No. Skorzystam. Może wezmę deszczówkę. Nie, ale nie zebło z tymi zamiakami. Moje. To teraz ty je zbierasz? Walcz! Już myślałem, że... zastanawiałem się, czy można zablokować... Zastanawiałem się, czy można zablokować postać u ciebie. Dawaj, walcz, nie bądź słaby. Chcę... podeks sobie. Już mam prawie... wyskillowaną postać. Jak w Minecrafcie. Dobra, nie ma leków. Od której my nagrywamy? A, dobra. Od w pół do. Ty kładłeś ten plecak? Mały tutaj? Jaki? Mały plecak z tyłu. To ja na wszelki wypadek wezmę, bo mały plecak się nie respił, żeby po prostu ktoś tego nie widział. A, okej. No bo ja ogólnie wszystko kieszę nie tylko dlatego, żeby zbierać, ale też, żeby nikt inny nie widział tego. Wiesz jak, Soul i Brot kiedyś robili, że brali broń, łączyli ammo i wywalali inną. Tylko że jeśli nawet jak te durability nie było 100%, to wiadomo było, że to ktoś wywalił. I już było się bardziej ostrożniejszy, bo broń znika po 15 minutach. Więc wiadomo, że tutaj prawdopodobnie są. Dobra, to gdzie idziemy? Nie wiem. Nie, Whiteon Mountain. To do Whiteon Mountain. Whiteon. No to do Whiteon Mountain. Whiteon Mountain. Czekaj, uważaj. Ta, zagrywam na siebie i obrywam. Uważaj, uważaj. No, chodź tu, Marian. Gdzież? To głupi pomysł. O kurde. Czemu zombie tutaj nie mogą jeszcze podejść? Niewidzialna ściana. No fajnie, ale musiał mi się wtedy akurat przyciąć, że zombie mnie walnął.
Chcesz podekspić? Ile masz HP? Mam tak do połowy. Fight. Dobra, ja się zajmę tymi. Okej. Okay. Jak to wygląda? Wale zombie, one mi nic nie robią. No i tak ma być. Jak wiedzą, kto tu rządzi. Stresowany normalnie. No. Gęsiego, gęsiego. Kolejce się ustawiają. Ty jak klasa, bo się też przypychają. Tak. O. Nimbus 2000. Nimbus 2000. Ty tu sporo osób załatwiłeś. Co ty masz? Kaset? Moja kasa. Nie ma. Dawaj, Wojtek. Ja poddawaj. Strzelasz czy nie? Czy bijesz z pięści? Bo moglibyśmy tak zrobić, że ty bijesz zombiaka, ja ciebie, a zombiak mnie. Tak, a zombie ciebie, okej. Okay. Walnąłeś mnie i przez chwilę nie mogłem biec, mimo że trzymam dalej shift. Myślałem jeszcze raz. Widziałeś tą nową postać w Metinie? Nie. Człowieku, że ty się interesujesz Metinem? Nie, bo wchodzę na taką stronę, tam darmowe gry, tam są różne nowości i tam czasami czytam o darmowych grach, jakie są na Steamie i tak dalej. Tam patrzę, nowa postać ten w Metinie i tak się zdziwiłem. W sensie reklama Metina była przypadkowo, czy na Steamie Metin jest? Czy co? Nie, na tej stronie gry MMORPG w nowościach, newsach, wiadomościach. Żeby wilkołak? Jak to dziwnie wygląda. Pojebało im się teraz, tak naprawdę. Hajsy chcą, dlatego. Tam był... Sura, szaman, wojownik i ninja. Ninja, no. Się zapomniałem, ninja, assassin, coś tam, samuraj. Samuraj Jack. Ale nie. Tak, samuraj Jack, to chciałem powiedzieć. Szaman, Sura, wojownik, ninja, wilkołak. Który nie jaszcząb. Jaszcząb może. Jaszczębia dawaj. Świnioka. Leszę. No tak, tyle online. Warrior, Berserker, Leszę. Tak. Postacie, które mają ciężki pancerz. Lancer, Berserker, Leszę. A co on, jaką by miał broń? Klawiaturę czy co? Ale człowieku, wiesz jakie by miał agro? On by agrował lodówkę. Podobno on sobie ten żółty garnitur kupił, czy ta jakiś tam zielony czy coś. Ta żółty, kurde. Znaczy górę.
Rok temu był biały. No, żółty sobie kupił, tak zajwania po prostu. Kielak mówił. Kurde. Jak to brzmiało, jak mówiłeś, że żółty ma, ja powiedziałem, że rok temu był biały, a powiedział, że no, ma żółty garnitur i teraz zajwania, więc myślałem, że zajwania jebie. Miał kiedyś biały, teraz ma żółty i zajwania. O kurwa. Dużo osób jakoś na serwie. Ale ujdzie. Kurde, nie strasz mi. Właśnie, Karol, a znasz takich ostrych no life'ów, co bez gry nie wytrzymują? Oprócz mnie i ciebie? W sumie nie wiem. Nie, ja mało ostatnio grałem, więc wiem. No, wiem, wiem. Ja ogólnie to znaczy długo siedzę przy kopie, tylko że gram, to tylko wtedy, kiedy nagrywam. To ja długo siedzę, tak. Ja ogólnie. To już no. Masz tak długo. Jedynie gram wtedy, kiedy nagrywam i tak więcej gram niż chcę, bo jakoś dużo mam tego nagrywania. Jedynie nie nagrywam 15 minut na początku, jak graliśmy w tej Infestation. A tak to filmiki to 95% czy tam 90% mojego grania, tak naprawdę. Rozumiem. Kurde. U nas w klasie jest taka osoba, już tu mówiłem, że jak nie zagrasz w te gry, które on gra, no to on potrafi powiedzieć powody, dlaczego jesteś gejem. Co? No, jest. Grasz, kiedyś pytał, grasz w Dotę? No nie, grasz w LoL, nie, grasz w Hearthstone? Nie, pedał. Jezu. W sumie wszystkie te takie gry z góry i tak dalej, nie pamiętam jak się nazywają. Albo jeszcze mówił, no i jesteś pedałem, ta niby dlaczego, lubisz wino, lubi, no jesteś. Kurwa, ale to takie debilne, no, że ja a na to wszyscy wiedzą, że on jest debilem. I na to jego niby kolega powiedział, ale Francuzi piją wino, bo w Francji to same pedały. Kurwa, to jest aż głupie, debilne po prostu. A ja się nie dziwię, to ten co ci mówiłem, że mu wzięli pendrive'a, podpieprzyli mu Heroes 3, a potem, tak, przez okno. Znaczy, połamali, a potem wypieprzyli. Albo jeszcze kiedyś mu zabrali... Pendrive był? 8 czy? 8 chyba. A, to ujdzie. Jak to by było, nie wiem, 60 GB, to ja bym się wkurwił. Jeszcze mu piórnik wypieprzyli przez okno, albo pożyczył od pani kalkulator, zabrali mu i powiedzieli, że on ukradł. I tak cała klasa na niego zwaliła. O, dzięki, że pozbyłeś się zombiaków. No, może nie wszystkich. Co z ciebie za murzyn, jak nie bierzesz wszystkich zombiaków na siebie? Pysk. O, tutaj ten, w aptece, jak to się nazywa, w śmietniku były leki. To ty gdzie zaglądasz, człowieku? Musiałem się gdzieś schować. Moja kampa? Nie. Paszą won. Wypierdalaj z mojej ziemi.
Albo jak gram z Dawidem w The Thailand, to zrobimy to samo co ty kilka razy mi i ja raz tobie z tym samochodem. Że czekam, czekam, nagle spieprzam. W The Thailand miało się zrobić misję. Opancerzonym samochodem miało się pojechać. Mi się szybciej gra załadowała. Wsiadłem i spieprzyłem, a przy tej misji trzeba szybko wsiąść do samochodu, bo jest od cholery zombiaków. To ten się wkurzył, nie słuchał mnie w ogóle i powiedział, bo on też nagrywał i szybko kończył odcinek, zakończył i szybko wyszedł z gry. Mówił, że nie strzelił w ucha, tylko normalnie. Nie. Ale no to było śmieszne, ogólnie spoko jest, tylko akurat to się zdziwiłem trochę, że wyszedł. Bo w sumie i tak by go teleportowało do mnie. No. Tylko by pewnie raz zginął. No wiesz, jak rzucał we mnie beczkami. No tak. Kurde. No, Uuuu, dwie moje czapki ulubione. No i benzyna mi się zbugowała. Znowu mam to, że jedno okienko w plecaku się przycięło. Zobaczcie, tutaj się poświetla. No to jest dziwne. Na udowodnienie. Patrzaj, co mam. A, tu czapkę. Z tyłu jest też taka różowa. A. Tak. Możesz sobie wziąć. Tak, kurde, z pumpy. Z pumpy. Pumpy. Z makumby. Pamiętam, kurde. O, picie, zajebiście, ja pierdzielę, jak mi się cholernie przyda. O, mi też. Za późno. Znalazłem wodę. Święconą. Też. Dobra, ty tam walcz o przetrwanie. Wypierdzielę już te. Nie to. Będę jedynie kisić, jak kurde będzie mi potrzebne. Tym mogę strzelać, nie? Jak tam walić? Sora. Oczywiście zawsze jak kurde zmieniam rzecz w ekwipunku, to musi strzelić. O, AKS też można. Może nie zawsze, ale czasem są takie przypadki. Dobra, nie chcę mi się już... O, dobra, patelnia jest. Dobra, to... Czemu kliknęli anti-cheat kick? Lol. Ja widziałem raz, jak wywalili, jak zbanowali kolesia Oniku... Aimbot no clip esp. Nie wiem za co. Może za taką nazwę. Możliwe. Niby mam trochę tych broni, ale korzystać to mogę z 1 na 4.
No ja mogę też z dwóch tylko. Przynajmniej z dwóch. Co tak zombiaki syczą? Chyba ich gdzieś jest dużo. O kurwa. Chyba gdzieś ich jest dużo. O kur. Chyba tam. No człowieku, patrzy na piętro, a tam jest od groma ich. Karol, wbijasz? Czekaj. Co się stało? Zobaczyłeś ducha? Zombie. Za dużo horrorów się naoglądałeś. Halloween. Dziś Halloween, więc Leszu mówi ludzkim głosem. Dzięki za odciąganie zombie. Nie zgadnę, zombie właśnie idzie do mnie. Dobra, wypierdzielę na zapas. I tak, tak znajdę tutaj. A, tutaj jesteś. Mam łopatę. Nie zawaham się jej użyć. Ja mam patelnię i nie zawaham się coś ugotować. Kurwa, zombie mnie zabił, ja pierniczę. Nie zauważyłem, że mam tyle życia, tak mało. Miałem łopatę. Ja pierniczę. Jak ja tego nienawidzę, no. Napieprzam się z trzema zombiakami, raz musiałem użyć antybiotyku. I wtedy, jak jeden padł, to po drugim, po kolejnym ciosie drugi, a po kolejnym trzeci. No zawsze muszę tak ich bić, że każdy ma po końcówce HP. No bywa. Bywa, no ja mam zawsze tak. Tak jak kurde w PvP, jeden jest ranny, cofa się, a ci co mają więcej HP go bronią. Jeszcze tylko gdyby potrafili oflankować mnie, to już bym miał przesrane. To one nie schodzą na raty? Nie wiem. Co pół piętra przychodzi do mnie dwóch zombiaków. Ile ich tam miałeś? No trochę miałem. Miałeś... jaki miałeś plecak? Średni. Gdzie mniej więcej zginąłeś? Na samej górze. A, okej. Okay. No, wprost z kodu. To znaczy, nie jak wychodzisz, tylko z tyłu tak jakby. O kurde, latarka. Ja logam. O ja pierdnicze. Człowieku, weź logaj. A nie no. Bo jak nie zombie, to ktoś cię zabije. Ale człowieku, ja dawno nie widziałem latarki tutaj. Ale taki no, widok, tak. Widok dużo ilości rzeczy obok twojego grobu, no to nie jest rzadki widok. Aj cicho. Ale człowiek, cool. Ale wiesz co? Mi się wydaje, że u ekipy Soa jest słowo stare o nas, człowieku. No. A nagle taki komentarz. A co, wy z ludźmi nie gracie? Nie.
Kurde, gazolinę bym wypieprzył. Czekaj, mam pomysła. Motyw tarcza. Weź czapkę. A ten zaś czapkę. Pamiętasz jak ja robię? Jak ty padniesz, to ja wszędzie rozstawiam dookoła barykady. I to wiele razy dupy mi uratowało. Ja wbijam na inną postać. Zaraz do ciebie przyjdę, bo mam daleko w miarę. Tam na samej górze. Flare też ci wziąć? A nie, bo ja to biorę czasami, żeby jak ten, jak jakiś jest gracz, a jest zombie, to żeby w niego tak rzucić. Nie no, wiem. Mi się broni nie mieszy, tylko żartowałem. A, spoko. Kurde, ja bym benzynę wywalił. Oho, tłumaczyłeś, no to kurde, gazolinę wypieprzać. Dobra, no to A12. Okej, dobra, już cię pozbierałem. Okej, to ja ten, za niedługo. Bo z bazy idę. Kurde, wystrzelałeś całe B93. Dobra, AKM i FNS karce QC nie można z nich strzelać. Ale z AK-74 umor. No. Dobra, to ja nie wziąłem Krugera, a 12 i Kruger Mini. Okej. Okay. Krugerów nie wziąłeś, człowieku. A pamiętasz jak ja kiedyś przypadkowo znalazłem 5 Krugerów? Tych pistoletów? Tak. A się okazało, że ty z 2 wywaliłeś, bo nie potrzebowałeś. Tylko że kurde, ty biegłeś pierwszy, wszystko podpieprzałeś, a ja potem wróciłem z samymi Krugerami. Cicho, nie marudź. Ważne, że coś masz, a nie. Chociaż, jak pamiętam to. Jak pamiętam to chyba wtedy padłeś, więc nie narzekałem. No może. Okej, wziąłem tu twoją czapkę. Do zombiaka paść, no kurde. A ilu cię tam atakowało? To znaczy jeden mnie walnął, ale byłem na jednego hita, bo mnie wcześniej jak ten uciekałem przed zombiakami. To mnie ta grupka walnęła ze 3 razy. Kolejny średni plecak. Dobra, już wezmę tą gazolinę kolejną. Może się odtakuje? Nie. Musiał się wylogować, jeszcze raz zalogować. Odcinek trwa... 34 minuty. A to po prostu wezmę na pół go. I tyle. No jak chcesz. Nie no, bo i tak to by był za długi odcinek, bo ten odcinek by miał z... A czym ty nagrywasz? OBS-em. A, myślałem, że Frapsem. Nie. Nie lubię zbytnio Frapsa. Fraps jest chujowy. No. A Krzyn, no to wpisy dużo miejsca zajmuje.
Niepotrzebnie mój kolega kupił go, bo była wersja darmowa przez jakiś czas. A czego? Axiona. A. Co ma strasznie dużo miejsca, zajmują filmiki, a jak on kupił tą wersję normalną za 80 zł, czy tam 60, to miał 10% mniej, mniejszą pojemność i mniej przeszkadzał podczas nagrywania. Ale tak, pewną grę, nie pamiętam co to było, chyba FIFA? Musiał, a nie, Need for Speed, musiał na najniższych ustawieniach. A przy OBS-ie na średnim, a OBS jest bezpłatny. O, poza tym, dziwne, to niepotrzebnie hajs wydał. No, a poza tym na OBS-ie nagrywa teraz 720 pikseli, czyli HD. I pół godziny filmik zajmuje mu 800 mega. A jak nagrywał 15-minutowe filmiki Axionem, to miał 20 giga. Ja pierniczę. I musiał to pomniejszać do 4 programem dodatkowym. Ale to kurde, żeby aż tak? No ja się też dziwiłem i myślałem, że mniej. Ale no wiesz, ktoś... Człowieku 30-minutowy to powinien mieć ileś tam, nie wiem, megabajtów. A nie gigabajtów. Ja ogólnie, ja bym o tym nie wiedział, ale... Powiedziała, kurde, i plenie mam wyłączonej, że reklama. Reklamy masz w ISS? Jakby to nie moja reklama, nie, ja za to kasę nie biorę. A właśnie tak krążek po budynku cały czas, ja miałem na dach się wpieprzyć. Gdzie ty je? A, niedaleko mnie. A patrzyłeś w Rocky Ford, czy jest auto? A nie, nie patrzyłem. Fajny jest ten włączony toggle podczas dokucania. Bo jak chcę podskoczyć, to jeszcze raz to CTRL klikam od razu. A jak chcę, żeby wstał, to jeszcze raz. Muszę odstępy robić. No teraz pokażę na filmiku nawet, jakbym spamował CTRL. Czasem... Myślałem, że to jakiś samochód, a to barykada. Chyba masz samochód. A nie, to krzaki. Cenię to krzaki. Dobra, wypaczam pomyłkę, skoro ja pomyliłem kamień z krową. Człowieku, ale ogon był, łaty był i jeszcze gdyby do mnie muczała, to ja bym ją pieprznął. To byś miał schizę, że kamień do ciebie muczy. Schizzy. Ta. Kurde, nie mogę się już doczekać następnego odcinka The Walking Dead. Myślałem, że powiesz następnej części Infestation. A to też. Wyobraź sobie, gdyby stworzyli w Infestation taki The Walking Dead? Takie dodatkowe misje typu przetrwanie. Ty wraz z kilkoma osobami staracie się przetrwać i macie wyznaczoną trasę. W sumie mogliby coś takiego zrobić. Tak naprawdę takie gry mają potencjał. Tak jak Rok mówił, takie gry mają wielki potencjał. Tylko zobacz, no nie wszyscy tego wykorzystują, nawet Infestation tego na 100% nie wykorzystuje. DayZ tym bardziej. Znaczy w połowie nie są. Nie, to znaczy DayZ bardziej wykorzystuje to niż Infestation, bo wprowadził wiele rzeczy, tylko że z błędami. Strasznie zbugowane jest. No i właśnie to jest gorzej. Gdyby nie było tych błędów,
To by było lepiej. I niektórzy mówią, że Daisy no to ma ładniejszy wygląd z bliska. Tak. Trochę ładniejszy, chociaż ja się przyzwyczaiłem do takich tekstur, jak ma Infestation. Tylko że z daleka to jest jednolite. Nie wiesz, czy coś jest 50 metrów, czy coś 70 metrów, tylko widzisz tak samo. No. Tak jak narysowane by było na kartce. Daisy ma plusy i minusy, tak samo jak Worsley. No, wszystko ma plusy i minusy tak naprawdę. No. Ale jakby nie mogli z ten pomieszać ISS i Worsley, to znaczy teraz ten, ktoś, to znaczy wychodzi podobno jakaś tam gra za tam... Płacisz i grasz po prostu. Buy to play i tak dalej. No. To jest bardzo zmieszana właśnie ISS i ten, jak to się nazywa, DayZ i jeszcze taka jedna gra, co grał. Co tam stwory i tak dalej. I w mieście się latało, nie pamiętam nazwy. Crash to win. A, Nilegun, dlatego był taki cichy. No, no. To znaczy nawet nie słyszałem go. Widzisz, taki cichy, że go nawet nie słyszałem. Dlatego taki dobry. No, cichy zabójca. Ale podoba mi się to, że w Infestation są misje, ale mało rozbudowane. W ogóle praktycznie takie chujowe strasznie. No, typu znajdź daną broń i przenieś ją do danego safe zone'u. Tylko że to tak. Akurat nie można oszukać, bo ja mam snajperkę VSS, Vitores. I chciałem po prostu oddać na górny safe zone, na północy. Tam miałem postać, wziąłem misję, wziąłem snajperkę, oddałem i nic. To się okazuje, że trzeba jeszcze w pewnym miejscu odnaleźć. A ty próbowałeś wywalić tą snajperkę? Tak. Wywalałem, podnosiłem. Mi się wydaje, że po prostu poza safe zone'em. No. Ale wiesz, jakoś mi się nie chciał robić, bo zważywszy na to, że ile bym dostał, 100 expa. Ale z tym przydzielaniem expa, to pojebanie zrobili. Uleczyłem cię medkitem, 100 expa. Podniosłem sprężyny, 250 expa. Zobaczy, czy... A, dobra, wezmę sobie. Albo weź się pośpiesz, ja ci dam co innego, a za to wezmę patelnię, bo nie mam czym bić. Masz, dałem ci pistolet. Mosin Nagat, jeszcze? Ale dawaj mi, dawaj. Co? Patelnię. Masz Nilegoona. Ja patelni, mam Nilegoona przecież. Okej, dobra. Wiedziałem, że to zrobisz. Zobacz, czy masz ammo u siebie. W tych dwóch broniach. No, ja też wiedziałem, że coś mi kombinujesz. Takiego. Rozładowałem magazynki. No. Masz bronię. A broń ręczną to sobie łatwo znajdę. W sumie na razie nawet pięści starczą. Masz już tą patelnię, kurde. Marudzisz jak stara baba. Na bazarze. Kurwa, wiem. W domek, gdzie jest zamknięty. Jaki masz plecak? Czy co? Large backpack. Aha. Large backpack. Widzę cię. Marian, otwórz. Tyle chłopcy.
Wynoście się, komornicy. To, co tam się... Co tam się działo? Pod drzwiami krew? Nie. To tylko okres. Okres i się spóźnia. Kasa? Zero. No wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Okej, dobra, to gdzie się wybieramy? Do Rockyfort. Dawno nie byliśmy. Okej. Dawno tam nie zginęliśmy. Szkoda, że samochodu nie ma. No. O, kasa, pewnie zero, ale... Minus jeden. Śmiałem się, jakby odjęło ci kasę. Mi by nie było do śmiechu. Minus jeden dolar. No padaj, Marian, kurde. No ta, zawsze pod koniec musi mi walnąć zombiak. Bije się z dwoma na pięści. Walnę nim je, dwa razy walnąłem zombiaka, padł. Jeszcze drugi mi został wtedy. No cóż. Wyobraź to sobie? Jest kasa, podnosisz, a tu napis loser. Tak. O, patelnia. Dawaj. Masz swoją, rozwaloną. Nie ma. Właśnie, czekaj. Ammo. Co by ci tu dać? FL Scarce QC. AKM. I tyle. Reszta to jest podatek. Tu wziąłeś wszystkie bronie, które są używane. Nie, AKM ci, a nie AKM nie można używać. I no. Używalne. A no tak, FN57 jeszcze. Też nie można używać. Można. A nie, można. Bo AKS-74U skonfiskowałem sobie. O, masz tyle ammo. No. Człowiek. Masz tylko tyle. Halloween, czy co? Co? Aż tylko tyle. No. Z patelnią idziemy, kurde. I jeszcze te same czapki. Czapka. No. Gang. Gangrniacy. Jak to z patelnia. Gangrniacy. Tak. Kuchenne rewolucje. Magda Gessler. Dawaj, jeszcze Magda Gessler jest potrzebna tutaj. No. Ta. Co to kurwa ma być? Ten Tatar jest surowy. Ta zupa jest zawodnicza. Albo jak kiedyś oglądałem to, jak Niekrytyk komentował Gesslerową, było o tym, że mówiła, że pizza jak opada, to jest zła. Ma być sztywne jak się podniesie, a on sztywne jak opada, to znaczy, że dużo składników jest. No w sumie racja, bo dasz na grubym cieście albo jakąś twardą, spaloną pizzę, sztywna. No, w sumie fakt.
Weź daj jej przypaloną, powiedz, ale nie opada. No. Ty bierzesz, kurde, młotkiem. Bierzesz gwóźdź, młotek. Bierzesz na kawałki. Potem trawisz pół godziny. A co ta pizza taka czarna? A to tak nie na trawienie. A co ty, rasista? Z węglem lepsza. Ślązacy nie narzekają. Albo jeszcze jak to było. Przecież to jest kurwa niejadalne. Ludzie w Afryce by nie pożałowali. No. Tutaj się zastanawiamy, jakie jedzenie ma być dobre, a tam kurczę dzieci z głodu ten umierają. No. Opierdzielają, że pizza nie jest bardzo dobra, tylko dobra. W dupach się poprzewracało. Są z mięsa. A co? W dupach im się poprzewracało i tyle. No. A znasz ten kawał? Tusk idzie do Jasnowidza i się pyta o swoją przyszłość. To on mówi, będziesz w długim, czarnym samochodzie zakrytym. Dookoła ciebie będą setki tysięcy Polaków. Tusk już uśmiechnięty i dalej kontynuuje. Będą wszyscy klaskać, ucieszeni, będą mile gadać i tak dalej. Nagle Tusk się pyta, a trzymam ich za rękę? Nie, dlaczego? Bo trumna jest zamknięta. O Jezu. O, widzę samochód. Pewnie podejdziemy, to wybuchnie. No, ja kiedyś tak miałem. O samochód, dobra, tylko jeszcze sprawdzę pod o samochód. O kurde, pali się. No. Włączyć go czy nie? Weź prawym. Wtedy zombiak nie pod... no. Kurde, jak my czasem gramy i gadamy o czymś, to mi się zawsze przypomina coś z kabaretu. Dobra, to ty sobie pojeździ. Ja ci kurde nie ufam z tym samochodem. Grób tam jest jakiś. Tylko nie rozwal samochodu. A, sporo ma miejsca. Nawet nie wiedziałem. O ty kurde, chamie. A jeszcze chciał mnie bić. Ale po żonie mnie walnął. Trzy odcinki w jednym filmiku nie będę robić, bo to było potem pierdzielenia z oddzieleniem. Dlatego zrobię jakiś taki 55-minutowy filmik. Okej. Dobra, jakby co, to mam trochę jedzenia. Więcej picia. Wiesz co, mnie 3 mini sainty i can of soda. Ja jestem full. No ja mi tam picia brakuje tylko trochę. Pamiętam jak Soul wymyślał. Kiedyś mówi, że jest full staff. Potem
jak poszedł bez niczego, znalazł broń i powiedział, że półstaw. A potem jak w ogóle nic nie miał, no to jest, mówił, że jest zero staw. A, wiem, mówiłeś coś o tym. No tak, ale o tym zero stafie nie mówiłem, bo w nowych odcinkach to mówił. A. No, harvesting tool. Pewnie przyleci do mnie, zamiast do niego, to do mnie ząbiaki. O, cud. Ja po prostu czasem jak ząbiaki widzą światło, to na początku widzą, skąd one dociera. Widzą mnie na początku. Wiem, wiem. Świetliłem ci sklep jakby co. Okej. Mam ten, jak to się nazywa, golf. Pi golfowy, możesz sobie ten. Znaczy się wziąłem go. No spoko. Mam kików, możesz sobie wziąć, to znaczy wziąłem sobie go. Dobra. I tym akcentem będę kończyć dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.